Śląska Cieszyńskiego, które powstało w 2019 roku. Powstało w ramach projektu Kaindzi na Krzyżu, u nas po naszym Kultura Ludowa Śląska Cieszyńskiego. I właśnie jego celem, jego zadaniem jest promocja naszej kultury tradycyjnej, kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. Organizujemy wystawy, spotkania, warsztaty i takie prelekcje, jak dzisiaj mamy przyjemność w niej uczestniczyć. I cieszymy się, że działamy. Ja witam Kubę, który do nas przyjechał akurat z Krakowa, teraz chyba nie. Opowiesz chyba o tej drodze, że w Kraków, gdzie Cieszyn, czemu takie badania. Więc ja już oddam głos naszemu gościowi i życzę Państwu miłego odbioru. Dzięki, dziękuję. Ja sobie pozwolę usiąść, bo oczywiście w pewnych okolicznościach wolę chodzić, jak mówię, ale tutaj mam troszeczkę materiału, który wolę mieć w domu, byłoby to takie nieeleganckie, gdybym chodził. Mają tym bardziej w takiej formie elektronicznej przygotowane. O co w ogóle chodzi? Czasami gdzieś rzeczywiście troszeczkę pół żartem już teraz jestem nazywany Jakubem z Krakowa, przy czym nie jestem bynajmniej Jakubem z Krakowa, jestem Jakubem z Cieszyna, ale rzeczywiście już od lat jestem z Krakowem związany. Obecnie przez pracę, bo jestem psychologiem szkolnym w Krakowie, w jednej branżowej szkole, przy czym jestem też historycznym przewodnikiem krakowskim, więc też na tym polu turystycznym Kraków mnie na razie trzyma. A od już dobrych paru lat jestem też mocno związany z Wydziałem Polonistyki. Mimo że nie byłem jego studentem formalnie nigdy, to od lat działam, obecnie prowadzę koło naukowe językoznawców studentów, z którymi dopóki to było możliwe, jeździliśmy po Polsce, łapiąc ostatnich jeszcze informatorów w poszczególnych regionach, dokumentując zwyczaje, tradycje językowe. Obecnie od dwóch lat jest to dość utrudnione. Natomiast na ile to możliwe, staramy się działać przede wszystkim w takim swoim lokalnym zakresie. Dla mnie takim moim oczkiem w głowie jest Śląsk Cieszyński, jako dla starego Cieszyniaka, a przede wszystkim okolice Prutnej, co ma swoje dobre strony dla tej części Śląska Cieszyńskiego, przede wszystkim dlatego, że w zasadzie chyba jest to najbardziej zaniedbana część Śląska Cieszyńskiego. Od prawie 200 lat profesorowie z różnych środowisk akademickich na Śląsk Cieszyński przyjeżdżali, prowadzili badania ludoznawcze, chwaroznawcze. Często było w tym przyjeżdżaniu pewne zabarwienie polityczne. Jak przyjeżdżali z Pragi, no to chcieli udowodnić, że na Śląsku Cieszyńskim Słowianie mówią w dialektach, które można wiązać z językiem czeskim. Jak przyjeżdżali ze środowiska krakowskiego, to chcieli pokazać, że to jednak jest polski. To są polskie tradycje językowe, więc w zależności od tego, skąd przyjechali i jakie cele realizowali, czasami troszeczkę inaczej były te badania prowadzone pod tym kątem. Przy czym generalnie przyjeżdżali bardzo często, przede wszystkim na Zaodzie i Karpaty mają coś takiego w sobie niesamowitego, że przyciągają swoją kulturą, odmiennością, innymi tradycjami językowymi, więc Beskid Śląski też jest świetnie przebadany. A to, co było gdzieś na nizinach, to co nie było na Zaodziu, to co gdzieś tam sytuowało się pod dawną austriacko-pruską granicą na północy, było gdzieś tak pomijane. Prutna jest dla mnie szczególnie bliska. Tutaj cieszę się, że pani przyjechała. Rzeczywiście nie, moi rodzice, moja mama urodziła się w Prutnej, mój tata już w Cieszynie, ja też w Cieszynie, ale obydwaj moi dziadkowie pochodzą z Prutnej. I Jan Świętek i Adam Skałga urodzili się tam. I właściwie rzeczywiście jest też mi to szczególnie bliskie miejsce. Także koncentrując się gdzieś tam na północy, na gminie Strumień, jednak przede wszystkim wychodzę z Prutnej. To jest miejsce, gdzie wciąż mieszka moja babcia i to jest miejsce, gdzie od kilku lat staram się intensywnie prowadzić badania. W zasadzie wydaje mi się, że wszystkich żyjących mieszkańców Prutnej, którzy przekroczyli 80, a przynajmniej zdecydowaną większość, udało mi się spotkać i z nimi porozmawiać. Staram się z nimi spotykać ciągle, na ile to oczywiście możliwe, bo rzeczywiście pandemia troszeczkę komplikowała sprawy i dostęp do osób w wieku zaawansowanym jest już ograniczony. O Prutnej sporo napisano, bo tak naprawdę
mimo że to jest ta najbardziej, jak wydaje mi się, najgłębsza część Śląska Cieszyńskiego, to Śląski Cieszyński w porównaniu z innymi regionami Polski jest naprawdę bardzo, ale to dobrze zaopiekowany. Tak naprawdę bardzo dużo elementów związanych z kulturą ludową Bruchnej przemycała w swoich, w swojej prozie, w swoich wierszach Emilia Michalska, która z Bruchnej pochodziła, Jan Broda, który w Bruchnej między innymi uczył, bardzo dużo materiałów zebrał. W Bruchnej tak Aleksander Widera zbierał też opowieści Moja mama, Małgorzata Skapka, kończąc magisterkę z polonistyki, pisała pracę o tradycjach brucheńskich, więc to też jest taka dobra, takie dobre źródło, które pozwoliło mi też mieć taki konkretny punkt wyjścia do dalszych badań, które tam prowadzę. Przy czym to nasze dzisiejsze spotkanie i to wszystko, o czym będziemy sobie mówić, śmierć i pogrzeb tradycji Śląska Cieszyńskiego, w oparciu o materiały z Bruchnej i z Rychuda, to są wszystko rzeczy, które udało mi się zebrać w toku swoich badań. Nie powoływałem się na żadne rzeczy, które znalazłem w jakichś źródłach, a nie byłem pewny, czy zostały na przykład zanotowane na terenie Bruchnej. Chciałem stworzyć takie konkretne studium zwyczajów, z tradycji związanej z konkretną miejscowością, w miarę możliwości jakby ograniczając takie elementy, które mogły zostać przypisane przez analogię z innego regionu. I prawda jest taka, że większość tych materiałów źródłowych, do których udało się dotrzeć, i tak nie zawierała więcej niż to, do czego udało mi się dotrzeć poprzez wywiady, które tam prowadziłem. Więc zdecydowana większość tego, co zostało napisane o Bruchnej, o jej tradycjach, tak jest pamiętana przez tych najstarszych mieszkańców miejscowości. To jest też, myślę, taką cenną lekcją, bo pokazuje, że nawet prowadząc jeszcze teraz badania nad kulturą ludową, naprawdę mnóstwo niesamowitych treści można odnaleźć nie w źródłach pisanych, a właśnie w pamięci mieszkańców poszczególnych miejscowości.